W aktualnościach odkryć ciąg dalszy, tym razem podwodnych. Na dnie Przemszy w Mysłowicach może znajdować się radziecki czołg T-34. Jego poszukiwacze przebadali właśnie koryto rzeki i choć kamera do podwodnych zdjęć czołgu nie zlokalizowała, to jego obecność na dnie potwierdził wykrywacz metali. Grzegorz Rudnicki. Ten dźwięk oznacza, że na dnie znajduje się coś, co mogłoby być czołgiem. Po wysadzeniu przez Niemców mostu na Przemszy w 1945 roku radziecki czołg T-34 wpadł do wody. Honorata płaczego czołgu na dnie rzeki dowiedziała się od swojej rodziny. Po moście pozostał jedynie betonowy słup. Pamiętam tyle, że wystawała jakaś część, fragment czegoś metalowego, coś w rodzaju rury, coś takiego. Potem po jakimś czasie od mojej mamy siostra powiedziała, że tam był czołg. T-34 to dzieło radzieckich konstruktorów. W swoim czasie nie miał sobie równych. Nazywany był pogromcą niemieckich tygrysów. Takim czołgiem jeździli słynni czterej pancerni. Tygrysa zabić, a skóry nie zepsuć, nie? Tak trzeba jeździć. Pod koniec stycznia 1945 roku wojska Armii Czerwonej od strony Krakowa docierają w okolice Mysłowic, a wśród nich m.in. radziecki 115 Korpus Pancerny wchodzący w skład 59 Armii. Na jeden z mostów łączący oba brzegi Przemszy ruszają sowieckie czołgi. W tym momencie Niemcy wysadzają most. Tam się bronił korpus niemiecki pod dowództwem Edelsheimu należący do 17 Armii. Były przygotowane faktycznie umocnienia, częściowo wykorzystywano zresztą naturalne warunki terenowe. Zbigniew Kościan, który od 30 lat zajmuje się militariami, o czołgu dowiedział się 2 lata temu. Teraz czeka na odpowiednie pozwolenia, aby dokładnie zbadać dno rzeki. Jeżeli dostaniemy zgodę z zarządu wód, to będziemy próbować go najpierw zlokalizować dokładnie, obejrzeć go pod wodą i próbować go wydobyć. Żeby na 100% zlokalizować pod wodą czołg, potrzebne jest specjalne urządzenie, tak zwany magnetometr. Musimy po prostu ten magnetometr przestawiać z kwadratu do kwadratu i ustalać po prostu sygnał, który po prostu kadłub tego czołgu by nam wskazywał. Jeżeli uda się wydobyć go z wody, stanie się częścią Mysłowickiego Parku Militarnego. Ogromna radość i frajda dla kolekcjonerów i koneserów starej broni i dla pasjonatów historii, że nasza wiedza o tym, co się tutaj działo na naszym terenie, się powiększa. Na cześć radzieckich wojsk wyzwoleńczych postawiono po wojnie w Mysłowicach pomnik, na co kole ustawiono wtedy oryginalny radziecki czołg T-34. W latach 90. maszynę zezłomowano. O tym, że w ogóle tu była, świadczą jedynie głowy czołgistów. Grzegorz Rudnicki, Aktualności. Rymy i rytmy najlepszą metodą na resocjalizację.